dzieje się tak. Skóra ropuchy jest sucha. Słońce może być ogromnym zagrożeniem, więc ona się kryje i wychodzi wtedy, kiedy jest bezpiecznie dla jej ciała. Natomiast ciało żaby jest pokryte wilgotnym, mokrym śluzem i przypomnę, że skóra żaby bierze czynny udział w oddychaniu. Żaba w dużej mierze oddycha również przez skórę, nie tylko swoimi prymitywnymi płucami. I teraz, jeżeli łapiemy żabę, bierzemy ją do ręki, nawet najdelikatniejsze dotknięcie uszkadza ten, zdziera ten śluz, uszkadza tę niezwykle delikatną skórę. Więc nie łapmy żab, nie wrzucajmy koleżankom za koszulę, dlatego że dla żaby jest to duża strata, no robimy jej krzywdę. W związku z czym możemy podziwiać nasze prześliczne żaby. Jest ich w niektórych miejscach całkiem sporo, choć sytuacja płazów w Polsce jest coraz trudniejsza, dlatego że bardzo wiele zbiorników wodnych, w których się rozmnażały, jest likwidowanych i to jest wielka strata. Przypomnę, że i ropuchy, i żaby potrzebują stawów do tego, żeby złożyć skrzep. Mamy w Polsce żabę, która stawu nie potrzebuje na cały czas rozwoju skrzeku, ale kałuży potrzebuje też dla kijanek, dlatego że zarówno ropuchy, jak i żaby w etapie wczesnej młodości po wykluciu ze skrzeku muszą mieć wodę, w której będą pływały, bo zachowują się trochę jak rybki, choć nimi nie są. Czyli są kijankami dopiero i oddychają powietrzem rozpuszczonym, tlenem rozpuszczonym w wodzie i dopiero później przejmują, zmieniają się, przeobrażają się w taką postać, jaką możemy spotkać w trawie. Też świetnie pływają, ale już są zwierzętami oddychającymi powietrzem atmosferycznym. Więc jeżeli mamy dom, kupiliśmy działkę, gdzie jest naturalny staw, błagam, nie likwidujmy go. Nie likwidujmy go, dlatego że to są kołyski naszych płazów. Bez tych kołysek nigdy nie będziemy mieli płazów. A jak nie będziemy mieli płazów, to i nas szybko zabraknie. Dlatego, że pamiętajmy, że w naturze jest tak, że wszystko jest jednym wielkim łańcuchem życia. I tu, jeżeli jesteśmy w tym momencie, chciałabym parę słów o komarach. Ale za chwileczkę, bo teraz zrobimy małą przerwę. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. To jest powtórka. Wiemy, że Polska gra całkiem dobrze. Jeżeli zagramy nasz futbol, to jestem przekonany, że możemy wygrać. Musimy być jednak ostrożni. Oni mają silnych, ofensywnych zawodników i nie mam na myśli tylko Roberta Lewandowskiego. Wiemy, z kim gramy i nie ma co ukrywać, że czeka nas bardzo trudne spotkanie. Mistrzowie świata pokazali w pierwszym meczu, że ta konsekwencja, jakość gry jest na bardzo wysokim poziomie. My też wiemy, jakie mamy swoje atuty, mamy swój plan. Zrobimy wszystko, aby kibice byli zadowoleni po tym spotkaniu. Miejmy nadzieję, że napiszemy piękną historię. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dziewiąta 40. Agnieszka Lipińska. Mamy pierwszy medal na igrzyskach w Rio. Brąz w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego zdobył Rafał Majka. Atak na policjantki w Charleroi w Belgii. Napastnik uzbrojony w maczetę rzucił się na dwie funkcjonariuszki. Jedną z nich poważnie ranił, został zastrzelony. W piątek w Wałbrzychu ruszają prace związane z poszukiwaniem legendarnego złotego pociągu. Więcej informacji o 10:00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Mówiłam o płazach i zaczęłam o komarach. Oczywiście komary są uciążliwe. Ja też bardzo nie lubię, kiedy żerują na mnie. Natomiast pamiętajmy, że w naturze nie ma nic, co jest niepotrzebne. I komary to bardzo często znakomite źródło pokarmu dla ryb i płazów, które akurat są w wodzie. Dlatego, że komary również potrzebują
zbiorników wodnych do tego, żeby się rozmnażać, i w postaci dziecinnej, larwalnej w tychże zbiornikach wodnych mieszkają i są znakomitymi kąskami dla bardzo wielu zwierząt, między innymi dla płazów, o których mówię. Jeżeli tępimy komary, bardzo proszę, nie opryskujmy swoich ogrodów środkami przeciw komarom, dlatego że w ten sposób zabijamy nie tylko komary, ale całą rzeszę innych owadów, a jak wspomniałam, komary też są potrzebne. W związku z czym korzystajmy z preparatów, którymi będziemy opryskiwać siebie, a nie nasze ogrody. Jest całe mnóstwo w tej chwili kremów, mleczek, no przeróżne, nawet bransoletki widziałam, zabezpieczające przed ukąszeniem komara. Oczywiście nie ma środków, które w 100% zabezpieczają, ale pamiętajmy, że dbając o to, żeby nas nie gryzły komary, musimy również dbać o środowisko naturalne. Bo jak wspomniałam na początku naszej audycji, na wakacje, w wolne dni chcemy spędzać na łonie natury, a nie w fabryce cukierków, żarówek czy samochodów. Więc dbajmy o tą naszą naturę, która jeszcze w Polsce nie jest tak strasznie zniszczona jak w innych rejonach świata. Chociaż bardzo się o to staramy, żeby niszczała szybko. I wtedy, no nie wiem, co będziemy przy sztucznych roślinach i będziemy spędzali czas, obym nie dożyła takiego czegoś. W każdym razie, jak na razie jeszcze mamy o co dbać, więc dbajmy o to. Mówiłam o komarach, nie opryskujmy naszych ogrodów, tylko siebie, przeciw komarom. Zaczęłam mówić o owadach, więc przejdziemy teraz do tych owadów, które mogą nas ugryźć. Oczywiście na tapecie cały czas są kleszcze, nie są to owady, to są pajęczaki, to są roztocza tak naprawdę. O kleszczach mówiło się już bardzo wiele, ja przypomnę rzecz najważniejszą, że jeżeli wyjmiemy kleszcza na początku jego żerowania, to nie zakazi nas, jeżeli jest nosicielem zarazka, który może nam czy naszym psom zrobić krzywdę, w przypadku psów, tutaj chodzi o babesiozę, w przypadku ludzi przede wszystkim o boreliozę, oczywiście jeszcze odkleszczowe zapalenie opon mózgowych może być na... W każdym razie, jeżeli zrobimy to na samym początku żerowania, wyciągniemy tego kleszcza, wtedy nie ma zagrożenia. Więc przede wszystkim po spacerach, po leśnym wypoczynku, czy łąkowym, czy ogrodowym, czy parkowym, zwyczajnie trzeba się dokładnie obejrzeć. Przypomnę, że wtedy, kiedy kleszcz gryzie nas, kiedy już dosięgnie tego źródełka krwi, którą się żywi, to nie będzie bolało. On ma substancje znieczulające w ślinie i potrafi tak to znieczulić, że my tego nie czujemy. Natomiast jeżeli myjemy się, to ręką oczywiście wyczujemy, że coś jest nie tak. Kleszcze najchętniej w przypadku ludzi przyczepiają się na granicy skóry nieowłosionej i owłosionej. Jeżeli chodzi o psy czy koty, bardzo lubią okolice głowy, uszu, szyi. Więc zarówno przeglądajmy siebie, jak i przeglądajmy nasze psy. A jeśli chodzi o psy i koty, które wychodzą, jest całe mnóstwo środków, którymi możemy je zabezpieczać, i pamiętajmy o tym, i przypominam, że nie ma środków zabezpieczających w 100%, w związku z czym poza tym, że regularnie zabezpieczamy nasze zwierzęta przeciw kleszczom, to przeglądajmy je. Przeglądajmy je, bo mimo wszystko może zdarzyć się kleszcz. I to samo dotyczy nas. Jest, też można kupić w aptekach środki dla ludzi, którymi można się posmarować i które w jakimś tam stopniu przed kleszczami zabezpieczają. O kleszczach, mam nadzieję, wszyscy wiedzą już wystarczająco dużo. Przypomnę tylko, że kleszcz nie ma gwintu i w związku z tym nie wykręca się go ani w prawo, ani w lewo. Zwierzęta budzące, owady budzące mnóstwo lęku w ludziach, to szerszenie. Piękne owady społeczne, żądłówki, duże, naprawdę duże. Mające jad bardzo groźny, dlatego że jad szerszenia zawiera prawie wyłącznie taki bloker w synapsach, więc może zrobić naprawdę dużo krzywdy. Oczywiście tego jadu nie ma za dużo, ale jest to groźny jad.
potężne żądło może wstrzyknąć, a jeżeli tych żądeł będzie kilka, to i jadu będzie więcej. Przypomnę, że każdy człowiek, który jest alergikiem, nie potrzeba mu wcale dużo, wystarczy odrobinka. Już mogą być bardzo poważne perturbacje. Natomiast powiem tylko, że szerszeń jest jedną z łagodniejszych żądłówek, jaka występuje w naszej szerokości geograficznej. I szerszeń, który nie czuje się zagrożony, znaczy nie czuje zagrożenia dla swojego domu, bo szerszenie, broniąc swojego domu, rzeczywiście zabiją, jeżeli rzucą się wszystkie. Natomiast szerszeń, który jest daleko od swojego domu, od swojego gniazda, jest naprawdę łagodnym, spokojnym owadem. I jeżeli nie będziemy go prowokować, ganiać, próbować zabić gazetą, na pewno nas nie urządli. I nie ma absolutnie powodu wszczynać alarmu i zachowywać się w taki sposób, który może go zaniepokoić. Na pewno wtedy nie urządli. To samo dotyczy osy. Jeżeli ludzie zaczynają się zachowywać idiotycznie, wymachiwać rękami, wtedy osa po prostu się boi, no ja, a strach wywołuje agresję. Niebezpieczne są gniazda, zarówno os i szerszeni, dlatego że możemy, zachowując się zupełnie normalnie, spowodować jakieś zamieszanie w gnieździe, które i wtedy mieszkańcy owego gniazda mogą uznać nas za zagrożenie i kiedy się rzucą, to wtedy rzeczywiście to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast tak na co dzień nie, więc jeżeli szerszenie czy osy założą gniazdo w naszym domu, no niestety trzeba wezwać odpowiednie służby, które to gniazdo zlikwidują. Bardzo to jest smutne, ale takie gniazdo może być bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców domu. Jak unikać założenia takiego gniazda? Wtedy, kiedy zauważymy na naszym strychu, nawet maleńkie takie gniazdo, bo zaczyna się od maleńkiego, to należy niestety je zdjąć. Kiedy zaczynają budować takie komóreczki wyglądające może troszkę jak wnętrze granatu, w którym jest dużo pestek, ale równiutkie komórki to z czego są zbudowane przypomina papier toaletowy z czasów komunistycznych, taki szary papier toaletowy, a to rzeczywiście jest coś w rodzaju papieru przeżutego drewna i z tego robią ten papier i z papieru budują takie okrągłe, piękne gniazdo. Natomiast gniazdo, które jest daleko od osiedli ludzkich, powinno być nietykalne, bo to bardzo potrzebne i piękne owady, zarówno osy, jak i szerszenie. Przypomnę, że jedne i drugie są drapieżnikami i dużo bardziej niż lody czy lizaki lubią mięso. I wtedy, kiedy jemy na przykład na dworze i ci, którzy jedzą mięso, mam nadzieję, że coraz mniej ludzi je mięso, mają kanapkę z wędliną. Jeżeli przyleci osa, to ona przede wszystkim pójdzie do wędliny, a nie do miodu. Pomimo to, że i osy, i szerszenie są drapieżnikami, w stosunku do ludzi są znacznie łagodniejsze, aniżeli pszczoły, nasze przyjaciółki, produkujące miód. Pszczoły potrafią być bardzo agresywne i dlatego jeżeli wiemy, że gdzieś w okolicy są ule, to nie chodźmy tam. Są tacy ludzie, których zapach czy też ruchy wywołują w pszczołach niechęć. I oczywiście lepiej nie próbować, czy jest się takim człowiekiem, czy nie, ale jest taka zasada, jeżeli niedaleko waszej działki, czy miejsca, w którym będziecie spędzali czas, czy też mieszkacie, jest pasieka, jest dużo pszczół, to trzeba pamiętać, że pszczoły nie lubią ciemnych kolorów, nie lubią czarnego, ciemnobrązowego, granatowego. Natomiast bardzo nie przeszkadzają im kwieciste wzory, pastelowe kolory. Te kolory, w takich kolorach powinny być ubrania pszczelarzy, dlatego że te kolory nie budzą w nich niepokoju, a bardzo prosty powód dlaczego. Pszczoły przecież, pożytek pszczół, czyli miejsce żerowania, jadłodajnia, to łąka, gdzie kwitną piękne kwiaty. Pszczoły spijają nektar z kwiatów, zbierają pyłek i to niosą do ula.
Więc ubierajmy się kolorowo, a ci, którzy mają ciemne włosy, czarne czy ciemnobrązowe, również powinni na głowę wkładać kwiecisty kapelusz, dlatego że takie włosy pszczołom się nie podobają. Teoretycznie przynajmniej większość pszczół hodowanych w pasiekach to pszczoły łagodne, łagodne rodziny pszczół, ale ponieważ jak sporo lat temu już próbowano w Polsce skrzyżować pszczołę kaukaską z pszczołą afrykańską, no nie bardzo to wszystko wyszło jak należy. Dlaczego tak robiono? Dlatego, że pszczoła kaukaska jest co prawda dość leniwa i miodu produkuje niewiele, ale jest niezwykle łagodną pszczołą. Niezwykle łagodną. Natomiast pszczoła afrykańska jest bardzo pracowita, produkuje mnóstwo pszczoły, ale jest taką, mnóstwo miodu, ale jest taką agresorką, że trudno sobie to wyobrazić, atakuje kogo się da. I by taki był pomysł, że prawda, jak się skrzyżuje jedną z drugą, to taka wyjdzie kaukaska, która będzie pracowita. Tymczasem nie do końca tak wyszło i jeszcze do tej pory pokutują w niektórych miejscach spadkobierczynie agresji afrykańskiej i są takie, mogą być takie pszczoły, że jedno puknięcie w ul spowoduje to, że wyleci cała pszczela rodzina i zaatakuje tego, kto puknął, więc trzeba być ostrożnym i nie wchodzić tam, gdzie pszczoły mogą zaatakować. Pszczoła, wtedy kiedy pszczoła urządli, potem traci życie. To też jest wielka strata dla pszczelej rodziny, dlatego że wtedy kiedy żądło pszczele ma takie haczyki, więc jak zostanie wbite w ciało ofiary, już wyjąć go nie można i jest wyrywane z odwłoka razem z pulsującym zbiorniczkiem, takim pęcherzykiem jadowym, który wtłacza jad do miejsca, w którym została uszkodzona żądłem skóra. I taka pszczoła jest później skazana na śmierć. Więc nie prowokujmy pszczół do tego, żeby nas żądliły. Zarówno osa, jak i szerszeń. Takiej przypadłości nie ma i może żądlić wielokrotnie. Zresztą szerszeń potrafi żądlić raz po raz. Nie to, że raz ukuje, tylko kłuć, żądlić, tak nastrzykiwać swoją ofiarę. Pszczoła żądli raz i śmiertelnie dla samej siebie. Ktoś, kto nie jest uczulony na jad pszczół, os, tak naprawdę no po prostu poboli, spuchnie i nic nie będzie. Natomiast osoby, które są uczulone, rzeczywiście mogą urządlenie przypłacić życiem, więc te osoby powinny być szczególnie ostrożne podczas jedzenia na dworze, jak również powinny zachowywać się bardzo spokojnie, kiedy już pszczoła, osa, szerszeń znajdą się w zasięgu takiego człowieka. Trzeba zachować się spokojnie, nie prowokować swoim zachowaniem użądlenia. Wtedy, kiedy chodzimy po rozkwieconej łące, też powinniśmy mieć buty, dlatego że jeżeli będziemy chodzić boso, szczególnie miło się chodzi boso po koniczynie, wtedy, kiedy koniczyna kwitnie, pszczoły bardzo chętnie z niej korzystają. Pszczoła nadepnięta siłą rzeczy użądli. Więc jeżeli uczulenia nie będzie, to tylko spuchnie i poboli, a jak będzie, to trzeba szybko na sygnale pędzić do lekarza, najlepiej do szpitala, żeby zabezpieczyć się przed bardzo niebezpiecznymi dla życia objawami uczulenia na jad tych żądłówek. Mamy również takie żądłówki, które co prawda nie są groźne dla naszego życia, ale ich użądlenie boli bardzo. I mam tutaj na myśli maleńkie, rude mróweczki, o których ja już mówiłam o mrówkach, ale przypomnę, że w Polsce występuje ruda, maleńka mróweczka, zwana wścieklicą i jest żądłówką, ma malusieńkie żądełko, ma malusieńką ilość jadu, ale całkiem wystarcza ta ilość jadu do tego, żeby miejsce, w którym urządliła, przez naprawdę dłuższą chwilę bolało tak, jakby ktoś wbił nam rozgrzany drut w to miejsce. To jest palący, naprawdę okropny ból od maciupeńkiej mróweczki. Więc w związku z czym patrzmy, gdzie siadamy,
Jeżeli tam kręcą się maleńkie czerwone mróweczki, to po prostu uciekajmy z tego miejsca, bo co prawda nie jest to groźne dla naszego zdrowia i życia, ale niezwykle bolesne. No i cóż, na koniec chciałam Państwu życzyć jak najmilszych dni spędzanych na łonie natury, nad czystą wodą, w czystym powietrzu. Do usłyszenia za tydzień. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. To jest powtórka. Rozmowy Doroty Sumińskiej z gośćmi z Fundacji i Schroniska Medor w Zgierzu oraz z Fundacji Karuna będą mogli Państwo wysłuchać już za chwilę w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Natomiast cała audycja zostanie wyemitowana na naszej antenie tuż po północy. Nie można manipulować historią. Każdy apel pamięci zawsze wygląda tak samo. Ja się nie zgadzam na ten apel nie dlatego, że nie mam szacunku dla ofiar katastrofy smoleńskiej, które zginęły przecież w polityce wszystkich opcji. Mi tylko zależy na tym, żeby nie mieszać politycznych aspektów do obchodów czerwca 56. Tak jak nie eliminujemy bohaterów II wojny światowej, bohaterów podziemia niepodległościowego, tak nie będziemy eliminowali żadnych braterskich żołnierzy przywódców państwa polskiego, którzy polegli na służbie narodu. Mieszkańcy nie chcą łączyć tych, którzy zginęli w wypadku lotniczym, z tymi, którzy zginęli w walce o niepodległość. Zależy nam naprawdę na spokoju i na uczczeniu pamięci nie tylko poległych, ale również nas. Przecież my jesteśmy uczestnikami. Też się nam należy jakiś czas. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nie można manipulować historią, aby zrozumieć. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia. W miejscu kolizji tworzy się ogromny korek. Policja. W połączeniu ze skierowaniem do Sejmu. Sens tworzy się w połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13:00. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj. Bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia. Pieniądze z Unii Europejskiej to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Postanowiliśmy od początku po te pieniądze sięgać. To jest coś, co nam pozwala biznes rozwijać. Ty też skorzystaj z funduszy europejskich. Słuchaj audycji Super Fundusze w Radiu TOK FM. W każdy poniedziałek po 12:40. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kiedy pierwszy raz usłyszałem stwardnienie rozsiane, to zabrzmiało jak wyrok. Nie chciałem się z tym pogodzić. Świat idzie naprzód. Medycyna idzie naprzód. Nauka nigdy się nie zatrzymuje. Są leki i coraz lepsze terapie. Można walczyć z tą chorobą. Dla mnie to sprawa życia. SM. Walcz o siebie. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 7 sierpnia, jest 10:00. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Rafał Majka z brązowym medalem w Rio. Wypadek drogowy w Wielkopolsce. W czołowym zderzeniu dwóch osobówek zginęło 5 osób. Kolejne aresztowania w Turcji po nieudanej próbie wojskowego puczu z połowy lipca. Biało-czerwony worek z medalami rozwiązany. Pierwszy w Rio olimpijski krążek zdobył Rafał Majka. W kolarskim wyścigu ze startu wspólnego był trzeci. Przez chwilę Polak jechał po złoto z blisko 20-sekundową przewagą, ale na ostatniej prostej dogonili go ostatecznie pierwszy na mecie Belg Greg Van Avermaet i drugi Duńczyk Jakob Fuglsang. Brąz Rafała Majki to pierwszy od blisko 30 lat medal dla Polski w kolarstwie szosowym na Igrzyskach Olimpijskich, a dziś olimpijskie krążki powalczą m.in. kolarki szosowe, a wieczorem pierwszy mecz z Egiptem rozegrają nasi siatkarze, a także piłkarze ręczni, którzy z kolei zmierzą się z Brazylią.
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce niedaleko Dąbrówki Leśnej na drodze numer 178. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęło 5 osób. 8-letnie dziecko zostało ciężko ranne. Jest w szpitalu. Według ustaleń policji do wypadku doszło w nocy na prostym odcinku drogi. Po zderzeniu auta stanęły w płomieniach. Na razie nie są znane przyczyny zdarzenia. Do wypadku doszło też na drodze S6 w Gdyni między węzłami Gdynia-Port i Gdynia-Chylonia. Zderzyły się 2 samochody osobowe. 1 pas ruchu jest zablokowany. Problemy też na trasie S3 w pobliżu Międzyrzecza w Lubuskiem. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana po wypadku. W zderzeniu 2 osobówek ranne zostały 2 osoby. Atak na policjantki w Charleroi w Belgii. Napastnik uzbrojony w maczetę rzucił się na 2 funkcjonariuszki. Jedna z nich ma poważne rany na wysokości twarzy, druga odniosła lekkie obrażenia. Do ataku doszło w punkcie kontrolnym przed komendą policji. Sprawca sięgnął po ukrytą w sportowej torbie maczetę, gdy policjantki chciały go przeszukać. Podczas ataku miał krzyczeć Allah Akbar. Został postrzelony przez 3. policjantkę. Premier Belgii Charles Michel oświadczył, że atak według wstępnych ustaleń wygląda na akt terroryzmu. Zapewnił jednocześnie, że rząd na bieżąco śledzi sytuację i weryfikuje wszystkie ewentualne próby zamachów terrorystycznych. Nasze myśli są z policjantami i z ofiarami. Jak najszybciej zwołam posiedzenie sił obronnych. Jestem w stałym kontakcie z służbami, które monitorują sytuację i sprawdzają, czy potrzebne jest wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Zamachowiec zmarł w szpitalu w wyniku poniesionych ran. Obie zaatakowane policjantki są w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kolejne aresztowania w Turcji po nieudanej próbie wojskowego puczu z połowy lipca. Agencja prasowa Anatolia poinformowała, że zatrzymano blisko 90 członków personelu sił specjalnych. Kilka dni temu aresztowanych zostało 11 komandosów, którzy mieli schwytać prezydenta Erdoğana podczas próby zamachu stanu. Po wydarzeniach z 15 lipca władze w Ankarze rozpoczęły masowe czystki, w ramach których ponad 70 tysięcy osób zostało już zawieszonych albo straciło pracę, głównie w sądownictwie, urzędach edukacji, mediach i służbie zdrowia. Od 16 lipca zatrzymanych zostało w sumie 18 tysięcy osób. Niewielką część z nich zwolniono. Wśród tych, którzy nadal są przetrzymywani, ponad 9 tysięcy jest formalnie aresztowanych. Większość z nich to wojskowi. Złoty pociąg znów będzie rozpalać wyobraźnię łowców skarbów. W piątek w Wałbrzychu ruszają prace związane z poszukiwaniem legendarnego niemieckiego składu z czasów II wojny światowej, w którym naziści mieli ukryć złoto i kosztowności wywiezione z Wrocławia. Najpierw będą prace porządkowe. W kolejnych dniach teren zostanie ponownie przebadany georadarami, a właściwe prace poszukiwawcze rozpoczną się 16 sierpnia i potrwają 2 tygodnie. Będzie je prowadzić firma Piotra Kopera i Andreasa Richtera, którzy w sierpniu ubiegłego roku zgłosili rzekome znalezisko. Pogoda. W całym kraju słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Gdańsku i Białymstoku, przez 21 w Toruniu, 22 w Warszawie, Krakowie i Łodzi, 23 w Szczecinie, Katowicach i Lublinie, do 24 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedzielny poranek w Radiu TOK FM. Słuchamy Radia TOK FM, weekendowy poranek Radia TOK FM. Dziś w niedzielę, 7 sierpnia, jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik. W warszawskim studiu Radia TOK FM Iza Rutkowska, prezeska Fundacji Form. Dzień dobry. Dzień dobry, Form i Kształtów. Przepraszam. Prezeska Fundacji Form i Kształtów, i o formach i o kształtach będziemy dziś rozmawiać. A w krakowskim studiu Radia TOK FM Cecylia Malik, malarka, performerka, kuratorka, edukatorka i aktywistka. Dzień dobry. Cześć, witam. Iza. Cześć. I również Bartolomeo Koczenasz, o którym będziemy, o rzeczach, które robi, będziemy w dzisiejszym programie również rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. I od tej rozmowy zacznijmy. To znaczy, chciałem zapytać przede wszystkim, czy we Wrocławiu nadal wisi domek na drzewie? Tak, nadal wisi, nadal jest odwiedzany przez przeróżnych mieszkańców Ołbina i Wrocławia. Wiesz co, wisi, mamy nadzieję, że on w ogóle tam zostanie na bardzo długo, na wiele lat.
wejście od podwórza, Wrocław wejście od podwórza, ten projekt, oni mają zgody, żeby ten domek wisiał do końca grudnia, do końca roku. Na pewno będzie świetnie służył, ale jest perspektywa i są plany, żeby starać się, żeby miasto po prostu przejęło ten obiekt, żeby tam Rada Dzielnicy czy spółdzielnia mieszkaniowa z mieszkańcami to poparli, dlatego, bo on jest tak wybudowany i przygotowany, że może jeszcze bardzo długo służyć wielu osobom. Kiedy ktoś słyszy hasło domek na drzewie, to pierwsze, co się w głowie otwiera, to na pewno takie skojarzenie z latami dzieciństwa, kiedy człowiek z całą... z grupą innych dzieci gdzieś tam na drzewie próbował, albo sobie budował gdzieś szałas, albo próbował na drzewie właśnie konstruować jakieś domki mieszkalne, a wy chcieliście zrobić to profesjonalnie. Co to w praktyce oznacza? Gdzie się to wszystko zaczęło i kto wpadł na taki pomysł, żeby w mieście, w dużym mieście w Europie zbudować domek, rozumiem, drewniany domek na drzewie? W praktyce oznacza to, że tak naprawdę chyba spełniliśmy trochę takie nasze marzenia z dzieciństwa i ten domek faktycznie powstał i wygląda jak... trochę jak wyciągnięty z kreskówki. No i do tego wszystkiego jest częściowo konstrukcja wykonana przez profesjonalistów, którzy zajmują się budową parków linowych, więc jest ta gwarancja, że to tam pewnie i twardo wisi na tym drzewie i jest też nieinwazyjnie wkomponowane w to drzewo, czyli nie ma tam żadnych śrub i gwoździ. Do tego są dość solidne schody. No i naprawdę jest to przecudowna i bardzo stabilna konstrukcja, która faktycznie może tam zostać na bardzo długo, ale jeszcze chciałem wrócić do tego tematu, no właśnie dlaczego to może być wyzwanie, żeby ten domek tam długo był, bo musimy sobie to uświadomić, że to jest pierwszy domek na drzewie w Polsce w przestrzeni publicznej i dlatego to jest takie wyzwanie administracyjno-prawne, bo władze miasta i urzędnicy i administracja nie do końca nie wiedziały, jak mają się z taką formą i z taką konstrukcją obejść prawnie, jak się z tym obchodzić i jak sprawić, żeby to było legalne i żeby mogło tam być. I wydaje mi się, że to jest takie wyzwanie, które stoi przed miastem i mieszkańcami, żeby oni jakby znaleźli sposób zalegalizowania tego dalej po prostu. No a Cecylia może powiedzieć o tej naszej koncepcji jako kolektywu i jak to wszystko wyglądało do momentu stworzenia jakiejś tam wizji, która teraz się urzeczywistniła. Mówimy o kolektywie niedzielni. Tak. Dlatego bardzo dobrze, że w niedzielę teraz rozmawiamy, bo my właśnie bardzo lubimy tak weekendowo działać na luzie. Tak naprawdę jesteśmy związani z różnymi takimi aktywizmem w Krakowie. Łączymy po prostu jako kolektyw sztukę i aktywizm. Zajmujemy się Wisłą, rzeką, organizujemy razem wodne masy krytyczne. Także byliśmy bardzo dzielni za Krzówka i różnych naszych terenów zielonych, takich terenów właśnie nieskrępowanej zabawy i takiego szczęścia w mieście. Są dla nas bardzo ważne i się zajmujemy tym. A po prostu, jeśli chodzi o Wrocław, to my zaprosili organizatorzy, a ja następnie zaprosiłam niedzielnych, dlatego, bo po prostu ja nie jestem artystką, która buduje rzeczy stałe, a tu jest taka sytuacja, że jednak została prośba, żeby zbudować coś, co zostanie. No i chłopaki z kolektywu niedzielni, Bartolomeo Koczynasz, Jakub Wesołowski i Piotrek Dziurdzia, mój mąż, umieją też konstruować, bo budujemy też tratwy i różne inne rzeczy w Krakowie i pomyśleliśmy, że w sumie nie będzie tak, że zrobimy tylko projekt i go damy jakimś wykonawcom, tylko jednak będziemy sami budować. I to, że budowaliśmy ten domek własnoręcznie, oczywiście z pomocą na początku konstruktorów, ale jednak spędziliśmy tam kupę czasu, to chyba było najważniejsze. Najważniejsze było w tym wszystkim nie to, że zrobiliśmy projekt i że on tam zaistniał, tylko że myśmy fizycznie go budowali. I myślę, że zmieniliśmy troszeczkę atmosferę i jakieś takie relacje na podwórku, bo jak mieszkańcy zobaczyli, że ktoś poświęca kupę czasu, od świtu do nocy buduje coś. Zaprosiliśmy jeszcze dzieciaki do pomocy. Także właściwie wszystkie dzieci z podwórka malowały kolorowe deseczki, nieskończoną ich ilość, którymi domek jest obity. 1500 listewek jest. Właśnie, kolorowych. A tatusiowie, widząc, że nie zdążymy, biedni, po prostu nie damy rady, pomogli nam w środku obijać płytami wnętrze, przez co wyłączyli się tatusiowie, mamusie, skończyło się jakimś ciastem i kawą po prostu dla nas. I tak naprawdę zrobiliśmy takie trochę wakacje w mieście. To był bardzo cudowny czas. No tak, ale ktoś może zapytać, dlaczego akurat ta, a nie inna lokalizacja? To pytanie oczywiście dotyczy w ogóle tych
innych projektów wejścia od podwórza, ale dlaczego akurat w przypadku domku ta lokalizacja? Co państwo stwierdzili, że to jest tak, że tam ludzie się włączą, czy po prostu tam akurat stał jesion, który się najlepiej do tego nadawał? Proces wyglądał tak, że my dostaliśmy listę tych podwórz i no i jakby chodziliśmy sobie po tych podwórzach i przyglądaliśmy się z różnych perspektyw tym podwórzom i one naprawdę są niesamowite i zjawiskowe. I jest od kogo państwo dostali listę podwórz? Organizatorów projektu Wrocław Wejście od Podwórza. Mhm. I taka lista podwórz została stworzona na podstawie czego? Bo jak rozumiem, w nowoczesnym osiedlu, gdzie na przykład są, nie wiem, jakieś siłownie na świeżym powietrzu, ładne parki czy zieleń w ogóle, no to ktoś może powiedzieć, nie potrzebujemy dodatkowej atrakcji dla nas wszystkich, a jak rozumiem, lista podwórz, gdzie warto coś zrobić, zaanimować, to musi być stworzona pod kątem no właśnie czego? Tego, że to jest zaniedbane miejsce? Gdzie jest ten... Gdzie jest to puste miejsce, tak jakby na działalność, do którego państwo z chęcią by weszli i państwo weszli? W ramach tego Europejskiej Stolicy Kultury, która jest we Wrocławiu, po prostu kuratorzy, znaczy z Tonezami pracowała Natalia Mamaszka, no, kuratorzy projektu Wrocław Wejście od Podwórza zrobili coś bardzo ciekawego i to jest największa wartość tak naprawdę tego projektu. My wszyscy znamy w Polsce Wrocław z tej pocztówkowej strony, przepięknego rynku, okolic Odry. Ja byłam na wielu wystawach, jeździłam na konferencje i tak dalej. Wydaje się, że jesteś we Wrocławiu, to jest prawie jak w Niemczech, jak w takim ekskluzywnym mieście. Tymczasem ten projekt Wrocław Wejście od Podwórza pokazuje nieznany Wrocław i wielkie jego przestrzenie, takie bardzo trudne, przestrzenie jeszcze po tą przeszłością taką wojenną, prawda, z której po prostu kiedyś zamieszkiwali Żydzi i Niemcy, która stała się taka w ogóle niczyja trochę. I tak jak my w Flakowie może mamy trzy takie kamienice zaniedbane, czy parę na Podgórzu, to tamto jednak we Wrocławiu jest na wielką skalę. Jeszcze do tego wszystkiego doszła powódź. I tam rzeczywiście są takie przestrzenie, w którym brakuje wszystkiego dosłownie. To są takie gigantyczne podwórza, które tworzą takie zamknięte skwery. Mhm. I te skwery są takiej wielkości, że je się obchodzi czasem 40 minut. To jest kilka kilometrów. Potrafi to być, nie wiem, ze 3-4 kilometry potrafi je zajmować takie jedno podwórze. No i do tego wszystkiego to jest... Ja tak patrzę na te podwórza jako jak na coś, co zostało wyparte i jest nadal wypierane. I dla tych ludzi, dla tych wszystkich ludzi, którzy mają te okna na to podwórze, to jest coś z tyłu domu. Tylko że te wszystkie tyły domów, one się razem spotykają i tworzą to podwórze. I każdy na to patrzy jak to na taki chlew, na którym stoją śmietniki, na którym się ewentualnie można zaparkować auto. I gdzie panie, które tam mieszkają od 20, 30, 40 lat i tych pań i panów jest 200, 300, którzy mają psy i oni nie mają takiej kultury i obycia się z woreczkami na kupy. No i to w efekcie prowadzi do tego, że, no, że te podwórza to jest taki trochę chlew i jakby no to trzeba jasno powiedzieć, bo jakby no my też to zauważyliśmy na samym początku, że w momencie, kiedy zaczęliśmy jakby tworzyć tą konstrukcję i animować jakby to życie wokół tego domku, to nagle się okazało, że tam się zaczynają pojawiać dzieci i te dzieci zaczynają się sobie przedstawiać. To są dzieci, które tam mieszkają wspólnie od 5-10 lat i one się wcześniej nie znały, mimo tego, że mieszkają 2-3-4 domy obok, bo to nie była przestrzeń dla nas. To nie jest tak, jak my wspominamy te nasze podwórka przed domami, gdzie może była jakaś huśtawka, może była ławka. Tam mieszka kilka tysięcy osób i tam nie ma kompletnie nic dla tych dzieci. Ale ktoś, kto pana słucha, może pomyśleć, żeby takie wielkie podwórko, które jest jednym wielkim znakiem zapytania albo zachęceniem do spotkania się ludzi, którzy mieszkają w tym miejscu, żeby ono nie było usłane wspomnianymi przez pana psimi kupami, to nie należy realizować projektu domek na drzewie, tylko należy realizować projekt sprzątaj po swoim psie. Ale myśmy zrobili taki projekt, dlatego, bo myśmy budowali domek na drzewie, kolorowy i prześliczny i od pierwszego do naszego przyjazdu przyszły dzieciaki i dzieciaki siedziały u nas od 9 rano do 23 nocy. No i po prostu właśnie zorientowaliśmy się bardzo szybko, że tak naprawdę tutaj, żeby spotkać się z mieszkańcami, to bardzo fajnie wyjść do dzieci, bo wtedy przyjdą rodzice. A z kolei z starszymi ludźmi spotkaliśmy się przez to, że zaczęłam razem z
dzieciakami, bo ja jestem 9 miesiącem ciąży, nie mogłam za bardzo skakać i pomagać. Chłopaki budowały, ja po prostu bawiłam się z dziećmi pod tym domkiem, ja z nim malowałam deseczki. Zaczęliśmy na przykład fotografować, robić portrety tym wszystkim psom. Po prostu robiliśmy z dzieciakami w sumie wystawę mieszkańców podwórka psów i pojawiło się pytanie, jak połączyć interesy, czy może na tym podwórku mogą się spotkać babcie z psami i dzieciaki równocześnie. Oczywiście to jest możliwe. I myśmy, oprócz tego, że budowaliśmy dom, myśmy zaproponowali tak naprawdę tydzień takich atrakcji. Codziennie były warsztaty inne dla dzieci, a oprócz tego wieczorem pokazywaliśmy to, co robimy wszyscy. Kuba w Bytomiu, Bartolomeo o swoich podróżach i swojej fotografii. Ja też pokazywałam trochę projektów, na przykład projekt z drzewami pokazałam dzieciakom, ale też protesty z Krakowa. I im się te protesty bardzo spodobały. I oni powiedzieli, że oni zrobią sami protest przeciwko kupom na podwórku. I dzieciaki zrobiły dwie manifestacje. W Gazecie Wyborczej we Wrocławiu, nawet bez informacji o domku, pojawiła się informacja, że we Wrocławiu dzieci protestują przeciwko tym odchodom. Dostali od nas megafon, zrobili transparenty, cudowne, przepiękne hasła. No i to było naprawdę bardzo wzruszające. No i widzieliśmy przez chwilę nawet taką zmianę, że ci starsi mieszkańcy byli troszkę skrępowani, wyciągnęli worki. Byli skrępowani tą obecnością tych dzieci, jakby naszą obecnością i nagle jakby wydaje mi się, że też te starsze panie z tymi psami nagle jakby zrozumiały trochę coś, że okej, bo skoro tu są dzieci, to tutaj może posprzątajmy te kupy. I wydaje mi się, że jakby to wpuszczenie czy zachęcenie do tego, żeby te dzieci tam były, jednoznacznie też wpływa na to, że te panie czy panowie z tymi psami inaczej zaczynają traktować tą przestrzeń. Ona jakby zyskuje nową funkcję, jakby... To jakby sprawia, że oni zaczynają trochę inaczej na to patrzeć, inaczej o tym myśleć, w efekcie czego mają ten woreczek w kieszeni. Rozumiem. Musimy za chwilę wrócić do rozmowy, bo czas na skrót informacji Radia Tok FM. To mówię Państwu, ale też słuchaczom, którzy być może są zaskoczeni tym, że podczas rozmowy o angażowaniu mieszkańców w działania artystyczne pojawił się wątek fekalny. Tak to jest, proszę Państwa. Inne, nie mniej ciekawe wątki za chwilę po skrócie informacji Radia Tok FM. Niedzielny poranek w Radiu Tok FM. Często krzyczycie w kierunku Platformy Obywatelskiej 8 lat. Otóż mieliście 8 lat na przygotowanie się do władzy. Dzisiaj znowu widzimy, jak politycy Platformy, PSL-u i Nowoczesnej nie zakrzyczycie. Polska jest suwerennym państwem. To, co tutaj się dzieje, to na koncertach hip-hopowych jest trudno, proszę Państwa, taką atmosferę złapać, jaką mamy do czynienia tutaj. To jest kpina z parlamentu. Nie jesteście jedynymi patriotami w Polsce i nie macie prawa zawłaszczać patriotyzm. Patriotyzm jest naszym obowiązkiem i naszą chlubą, naszą dumą. Ja prosiłem nawet Piotra, żeby nagrywał te okrzyki, bo może zrobimy z tego piosenkę. Z tych waszych konstytucji, z tych waszych 8 lat, z tego wszystkiego. I słuchajcie, chcecie sobie pokrzyczeć, to my w okresie wakacyjnym zrobimy was, przygramy was z Piotkiem, przyjdziecie, potupiecie, pokrzyczycie. Patriotyzm jest w nas. Nie możecie mówić do Polaków dzisiaj, że jesteście jedyni sprawiedliwi. A zaraz będziemy mogli usłyszeć wystąpienia merytoryczne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:00 w Radiu Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dziesiąta 20. Agnieszka Lipińska. Pierwszy medal dla Polaków w Rio, brąz w kolarstwie, zdobył Rafał Majka.
Długa podróż, zmęczenie i przeziębienie. Tym Agnieszka Radwańska tłumaczy porażkę z dużą niżej rozstawioną rywalką Chinką Zheng Saisai. Przegrana oznacza, że Polka na pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju tenisistek zakończyła przygodę z igrzyskami w Rio. Szef austriackiej dyplomacji chce zamrożenia negocjacji o przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, zapraszam. Rafał Majka, to imię i nazwisko, jest od wczoraj na ustach wszystkich Polaków. Nasz zawodnik spisał się doskonale w olimpijskim wyścigu ze startu wspólnego i zajął w nim trzecie miejsce. Tym samym Majka wywalczył trzeci medal dla polskiego kolarstwa na igrzyskach w historii. Po pierwszy, także brązowy sięgnął w 76 roku w Montrealu Mieczysław Nowicki, a 4 lata później w Moskwie drugie miejsce zajął Czesław Lang. To nie koniec kolarskich emocji. Dziś od 17.15 na trasie w Rio zobaczymy panie, a pośród nich będzie jechać Katarzyna Niewiadoma, uważana za jedną z najzdolniejszych zawodniczek świata, a jednocześnie jedną z faworytek do olimpijskiego medalu. O krążki w Rio powalczą też nasi szczypiorniści. Już dziś o 21.40 podopieczni Tałanta Dujszebajewa zagrają swój pierwszy mecz na igrzyskach z Brazylią. Jak zapewnia jeden z liderów reprezentacji Michał Jurecki, drużyna jest dobrze przygotowana do olimpijskiego turnieju. Czujemy się bardzo dobrze, ze względu, że po pierwsze wszyscy są zdrowi, tak? Nikt z nas nie narzeka na żadne dolegliwości, więc możemy spokojnie trenować, przygotować się jak najlepiej do pierwszego meczu. Jedziemy po to, żeby wygrać kolejny następny mecz. Dla nas każdy mecz będzie, może powiedzieć, jak finał. Poza Brazylią, biało-czerwoni zmierzą się w swojej grupie ze Słowenią, Szwecją, Niemcami oraz z Egiptem. Z tym ostatnim krajem zagrają też siatkarze i to już dziś. O 20.00 drużyna Stefana Antygi rozpocznie swoją walkę o olimpijskie medale. Przypomnę, że 4 lata temu, podobnie jak w 2008 roku w Pekinie, nasi odpadali w ćwierćfinale. Teraz kibice, ale i sami zawodnicy oraz trenerzy liczą na coś więcej, czyli na podium. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Niedzielny poranek w Radiu Tok FM. Słuchamy Radia Tok FM i rozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy są w krakowskim studiu naszej stacji radiowej, panią Cecylią Malik i panem Bartolomeo Koczenasz. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. I w warszawskim studiu Radia Tok FM jest pani Iza Rutkowska, która przez całą pierwszą część naszej rozmowy milczała, słuchając państwa. Słuchacze Radia Tok FM mogą pamiętać panią Izę Rutkowską, kiedy rozmawialiśmy o jej projekcie Przytulanka w Radiu Tok FM swego czasu. Jeśli nie pamiętają, proszę to nadrobić, wejść na stronę www.tokfm.pl i po prostu w archiwum odnaleźć tę rozmowę, bo była bardzo ciekawa. Z pani perspektywy, czyli osoby, która działa w przestrzeni publicznej, to podwórka, że tak w skrócie to określę, wejście od podwórza, czyli akcja, która no jednak w świetle reflektorów pokazuje to, co było dotychczas skryte, bo nie znajduje się od frontu, od ulicy, tylko to są po prostu podwórka. To z pani perspektywy, jak rozumiem, to jest w ogóle najlepsze miejsce do pokazywania różnych rzeczy i zachęcania ludzi, żeby brali udział w różnego rodzaju działaniach artystycznych. To znaczy, ja myślę, że nie można mówić o tym, czy miejsce, są jakieś najlepsze miejsca do pokazywania takich działań. Bardziej myślę, że ten projekt jest rzeczywiście bardzo ciekawy, bo on jest bardzo konsekwentny i wbrew pozorom bardzo trudno było go utrzymać w tym programie Europejskiej Stolicy Kultury. Bo jednak wiadomo, że urzędnikom bardziej zawsze zależy na pokazywaniu tej ładnej strony, a nie promowaniu miasta przez miejsca takie jak właśnie Trójkąt czy Przedmieście Ławskie we Wrocławiu, na którym działałyśmy z Cecylią. I wydaje mi się, że ten projekt jest bardzo skierowany do ludzi i tak jak już mówiłam, on jest bardzo, bardzo odważny, ale też super lokalny, bo ja na przykład w swoich działaniach, ja podeszłam zupełnie na odwrót niż to, co mówiła Cecylia przed chwilą z Bartolomeo, ponieważ ja jak zostałam zaproszona tam, to też miałam właśnie do wyboru, dostałam po prostu całą listę tych podwórek, ale też dostałam badania socjologiczne, jakie są problemy różnych mieszkańców i tak dalej, więc to było już samo to było ciekawe, że organizatorzy pokwapili się o zrobienie takich badań. Ja mogłam też sprawdzić, jakie są problemy społeczne w różnych po prostu miejscach i długo też chodziłam po prostu po różnych podwórkach i rozmawiałam z ludźmi i jakby wybrałam sobie podwórko, na którym po prostu gdzieś miałam jakąś taką fajną energię z tymi ludźmi i jakby wyszłam z założenia, że obiekt, że ja zrobię obiekt, który zacznie ich integrować, ale mój projekt tak naprawdę od zeszłego roku cały czas trwa do dzisiaj, bo ja się tam pojawiłam z takim 8-metrowym jeżem, który miał tych ludzi przyciągać do, jakby w ogóle nie pasował do tego podwórka, on był kolorowy, wielki i tak dalej, miał przyciągać dzieci i dorosłych.
I w momencie, kiedy oni zaczęli przychodzić na to, jakby rozmawiać ze mną, przygotowywałam dla nich całą masę różnych warsztatów, które by pozwoliły nam się zintegrować. I tak naprawdę w momencie, kiedy projekt Wrocław Wejście od Podwórza w zasadzie z mojej strony jakby te działania miały być skończone, ja miałam poczucie, że tak naprawdę te działania się dopiero zaczynają, bo miałam właśnie pod koniec działania, siedziałam tam przez miesiąc i miałam poczucie, że tak naprawdę po tym miesiącu miałam stałą grupę ludzi, którzy naprawdę jakby przychodzili i naprawdę wiele wyciągali z tego projektu, różnych rzeczy, też takich bardzo prostych, życiowych. I jakby dzięki temu wspólnie potem, mimo że projekt jakby w ramach Wrocławia Wyjścia od Podwórza się zakończył, to było bardzo cenne, bo jakby on był takim, dał nam możliwość zainicjowania pewnej rzeczy, która tak naprawdę później już siłą ludzi, możliwościami zbierania środków crowdfundingowych została kontynuowana. I tak my zbieraliśmy środki na wyjazd dzieci z tego podwórka do ośrodka rehabilitacji Jerzy w Kłodzku. Dzieciaki bardzo się zaangażowały, same te środki też zbierały. Ja im pokazywałam różne mechanizmy, jak to robić. A ten ośrodek to jest ośrodek rehabilitacji prawdziwych jeży. Prawdziwych jeży, tak. W odróżnieniu od mega jeża, o którym pani mówi, który pokazał się pewnego dnia, czy zaczął egzystować we Wrocławiu, tak? No ale to wróćmy do tego wątku, który poruszyliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Chodzi mi o to, że na jednym ze zdjęć, które pani Iza Rutkowska przyniosła do studia Radia Tok FM, widać, na wszystkich widać jeża, ale na jednym i radosne dzieciaki, które po prostu wokół tego jeża czują się, jak widać, wspaniale. Ale na jednym z tych zdjęć widać podwórko, na którym jest psiak, grupa ludzi, dzieciaki bawią się świetnie i po prawej stronie widać w tle takie kosze ze śmieciami, a podwórko jest bardzo, bardzo zniszczone. Znaczy chcę zapytać tak, czy jeśli w przypadku domku na drzewie, domku na jesionie, można było mówić o tym, że udało się to przekuć w takie... Ja rozumiem, że to nie jest główny cel, ale znalazło się kapitalne spotkanie tego, co zostało zaanimowane z bardzo realnym problemem, który jest uniwersalnym problemem polskich miast, psimi kupami, tak? Czy tutaj były takie sytuacje, że czy tak może należy traktować tę sytuację z dzieciakami, które jadą do ośrodka rehabilitacji Jerzy, że nagle okazuje się, że to nie tylko jest zabawa i radocha, ale coś naprawdę ważnego się zadziało. Tak, to jest w ogóle samo to, że ci ludzie się zmobilizowali. Jakby musimy pamiętać, że to jest trójkąt, czyli to jest taki rewir dość trudny we Wrocławiu. Tak się, na to mówi, tak się mówi, tak, trójkąt. I to jest trochę odpowiednik takiej warszawskiej Pragi, o którym tutaj też właśnie na innym zdjęciu pan wspominał. Ale tam jakby ludzie się specjalnie nie znają z sąsiadami, albo jak znają, to generalnie nie ufają sobie trochę. Jednak taka jest bardziej relacja. I to, że udało się tym ludziom, którzy przychodzili na jeża, wspólnie uzbierać te środki na wyjazd, to jest dość duży sukces głównie też tych dzieci, które się poangażowały. I to jakby, żebyście zrozumieli tak po prostu. Ja pamiętam, jak ja tam jeździłam, pomagałam im w przygotowaniu tego wszystkiego, to dzieci na przykład też starały się zbierać środki w szkole albo gdzieś. I jakby ja odnosiłam wrażenie, że moja rzeczywistość jest trochę inna niż ich rzeczywistość i jakby ja mogę im dużo dać z takiej dużo wiary w siebie, dużo jakby poczucia, że oni jak chcą, to mogą coś zrobić, żeby wybić ich z tego marazmu, który tam na tym podwórku funkcjonuje. I te dzieci na przykład, to były takie proste sytuacje, które na przykład jak mówiły, że były w szkole i chciały, żeby pani pomogła też im, żeby mogli na przykład w klasie zbierać środki, to pani generalnie ich totalnie lekceważyła. Więc to były takie, moja rola była taka, żeby mówić im, słuchajcie, ale powiedzcie jeszcze raz, wyjaśnijcie to może w inną stronę, albo dajcie mi telefon, ja zadzwonię. I w momencie, kiedy ja przekonywałam tych ludzi, na przykład te dzieci nabierały takiej wiary przez cały ten czas, kiedy zbieraliśmy środki, one przez cały czas jakby nie wierzyły, że my w ogóle jesteśmy w stanie uzbierać, że jacyś obcy ludzie są w stanie dać nam pieniądze na to, żebyśmy pojechali razem na te wakacje do ośrodka rehabilitacji Jerzy. Więc jakby te projekty na początku, jakby żeby zintegrować ludzi, też trzeba jakby dać im
takie poczucie wiary w siebie i w to, że oni mogą robić takie rzeczy jak każdy inny tak naprawdę, a dopiero potem, bo celem tego projektu całego jest rzeczywiście jakaś, no bo tak naprawdę można się zastanowić, po co ja tam przyjeżdżam z Jerzem, skoro to podwórko jest zaniedbane. Ja pierwsze, co miałam jakby na myśli, to żeby im po prostu to podwórko, żeby, nie wiem, albo wybudować tam jakieś ławki, albo coś takiego bardzo prostego. I jak rozmawiałam z tymi mieszkańcami, to oni powiedzieli, ale proszę pani, tutaj były 2 miesiące temu ławki, tylko że one po prostu zostały zniszczone, bo ludzie nie mają poczucia wspólnej własności i po prostu bardzo szybko im się to, no, że nie mają takiego szacunku do tego, co jest wspólne, więc zaraz to rozwalają. I właśnie dlatego jakby wyszłam z założenia, że trzeba pracować z nimi tak bardziej procesualnie, bardziej jakby długoterminowo, żeby trochę jakby, właśnie żeby jedno zintegrować ich, a drugie, żeby też po prostu trochę ich nauczyć tego, że jak będziemy działać wspólnie, to jesteśmy siłą i tak naprawdę możemy wspólnie to podwórko rzeczywiście zrobić. No i ja jakby dalsze plany są takie, że chcę jakby współdziałać z architektami, którzy rzeczywiście z tą grupą, która jest zintegrowana i którą ja znam już i oni też siebie znają, żeby po prostu trochę jakby porozmawiać z nimi teraz rzeczywiście o tym, co na tym podwórku, jakie są potrzeby i co można by było zrobić. Ale no, tak jak mówię, to jest jakby długi proces, bo to nie jest tak, że się wejdzie po prostu w weekend, zrobi się po prostu 5000 jakby różnych działań. Nie da rady tego zrobić po prostu w krótkim czasie. Chciałbym teraz oddać głos krakowskiemu studiu Radia Tok FM, ale po to, żeby mówić o Wrocławiu, a to dlatego, że mam pytanie do państwa, czy z państwa perspektywy, pytam Cecylię Malik i Bartolomeo Koczanasz, czy był któryś z tych w sumie kilkunastu, tak, czy kilkudziesięciu nawet w działań artystycznych, o którym państwo by mogli powiedzieć, że z jakichś względów się w pewnym sensie nie udał. Pytam o to dlatego, że ktoś może pomyśleć, słuchając nas, że oto mamy do czynienia z kapitalną maszyną do motywowania ludzi, żeby inaczej postrzegali własne najbliższe otoczenie. Oto jest Europejska Stolica Kultury, są mądre władze, które mało tego, że dają listę podwórek, to jeszcze mówią, tu są badania socjologiczne, które pokazują, gdzie mamy problemy. No coś takie rzeczy się dzieją w Skandynawii, nie w Polsce. Mhm. Tak? Państwo realizują kapitalne, świetne, bardzo kreatywne pomysły, ludzie się w to angażują. To jest wszystko zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Czy był taki, czy państwo pamiętają, pytam panią Cecylię i pana Bartolomeo, czy państwo pamiętają taki moment, gdzie nastąpił jakiś zgrzyt i okazało się, że nie da się taką metodą właśnie zrobić czegoś fajnego? Więc to ja ci powiem tak. Po pierwsze, mam bardzo podobne odczucia do Izy. Mhm. Myślę, że dla artystów ten projekt był bardzo trudny. Dlatego, bo zostaliśmy przez kuratorów zaproszeni, no to zróbcie tutaj sztukę. I pojawiamy się w momencie, gdzie mamy zrobić sztukę, gdzie pomyślimy sobie, a nie, trzeba by pomalować im ściany. Wiadomo, że oni od razu powiedzą, nie mamy wyremontowanej klatki schodowej od wojny, a wy nam tu po prostu jakąś sztukę dajecie. Tak. A to jest wiadomo, że któraś potrzeba dopiero człowieka i to jest trudne to było dla nas trudne. Więc to był pierwszy pomysł. Wiadomo, że zawsze warto zrobić coś dla dzieciaków i żeby miało je miło. Więc to jest tak, że to artyści, myślę, że większość z nich jakoś troszeczkę swoje ambicje chowała do kieszeni, zaczynała tak bardziej myśleć, a bez takiego ciśnienia, bez takiej wielkiej sztuki jakiejś, że to może o coś innego tak naprawdę chodzi. No i co było takie, też zrobiliśmy jakieś kompromisy, no bo tak naprawdę myśmy mieli w projekcie nasz domek, był śliczną kolorową szypułką bajkową na Wielkim Jesionie, tutaj prowadziła drabinka i wyglądał, a zgodziliśmy się na brutalne, wielkie schody, po których wejdzie babcia. Na innym drzewie niż początkowo planowali. A początkowo chcieliśmy na drzewie, które będzie totalnie centralnie, będzie widać go, będzie na zdjęciach wyglądał jak bajka i my byśmy mieli w swoim portfolio lepszą pracę, ale po prostu tutaj doszło różne kompromisy, tam będzie lepiej dla mieszkańców, tam jest większy cień, tam nie jeździ śmieciarka. To są jakieś takie rzeczy. A potem była kwestia brutalnych, straszliwych schodów, przez które po prostu wejdzie tam babcia, tak jak ja mówię. A dzieci tak naprawdę wolą mieć coś trochę niebezpiecznego z ryzykiem, tak jak myśmy mieli w dzieciństwie, ale wtedy byłoby wiadomo, że zaraz po projekcie to zdejmą, bo w końcu zarejestrowali to jako jednak obiekt sztuki. Aha. Żeby się zgodzili na to, że to będzie po prostu gorzej wyglądało, nie będzie aż takie dokładnie według naszych marzeń, co prawda zamaskowaliśmy kolorem te schody, ale one jednak są duże, dają perspektywę, że to jest taki bardziej obiekt przestrzeni publicznej, który będzie bardziej akceptowalny dla władz, dla administracji. Cecylia, jednak poszliśmy na jakiś tam kompromis, co? A powiedz, a miałaś jakichś takich ludzi, którzy na przykład reagowali bardzo negatywnie i mówili tam, że lepiej pieniądze na chodniki niż tam na jakieś takie rzeczy? To było pytanie od Izy Rutkowskiej do pani Cecylii Malik. Wiesz co, Iza, po prostu no myśmy wybrnęli tymi dziećmi. Wiadomo, że dzieci potrzebują plac zabaw.
Też w ogóle ciekawe jest to, że tam starsi, w ogóle ciekawe rzeczy bardzo powstały. Starsi mieszkańcy mówili, że tak naprawdę w ich młodości 30 lat temu tam wszystko było. I to było piękne podwórze. Więc wiesz, to jednak jest jakby efekt transformacji tego kapitalizmu. Zadbaliśmy o wszystko, bo ci ludzie mieli świetne samochody, ale nie zadbaliśmy w ogóle o przestrzeń publiczną, o to, co wspólne. Tak, chociaż... I wiesz, i oni po prostu zaczęły się taki uruchamiać proces. Po pierwszym naszym pobycie zostawiliśmy liny i deseczki, żeby za to sobie sami zrobili huśtawki i oni sami zrobili te huśtawki. Mamy, które siedziały na pufach, nas teraz obserwowały, zrobiły sobie koło nas tygodniowy piknik, zapytały się tak, ale właściwie ty wam zostały farbki i pędzelki, to może my byśmy sobie te ławki odmalowały, nie? No oczywiście najfajniejszą rzeczą to było to, że dzieci wymieniły się telefonami i tu już po prostu na przeciwko one się w ogóle nie znały i oni po prostu potem już nie chcieli naszych filmów oglądać, oni po prostu robili swoje filmy. Skakali po garażach, chodzili po drzewach i jeszcze zrobili jedną fajną rzecz, że poprosiliśmy, żeby pozbierali zabawy podwórkowe po sklepach i po starszych ludziach w okolicy i w domku pojawiła się kolekcja, lista pomysłów na zabawy, które można robić na podwórku. No i oni potem rzeczywiście biegali do domku, patrzyli się na jakąś zabawę i potem się bawili w to wszystko. A rozpiętość wiekowa była 12 do 2 lat, także nawet tak jakoś tak dograli. I to były bardzo różne dzieci, bo to były dzieci wie, takich ludzi, takich bardzo jakichś wykształconych, świadomych, ale to były też takie, no powiedzmy, to już z Węgrzy Wszechpolskie, coś takiego. No i razem pracowali, bo bardzo sympatycznie, no bo zrobiliśmy tą platformę Plac Zabaw, która jest taka niewinna, nie ma tam w ogóle, oni nie traktowali tego jak sztukę, bo oni nawet zdawali sobie, że jesteśmy artystami. Oni po prostu widzieli, aha, wreszcie robią,